Dzień dobry, ja jestem Pascal, a to, serio, Benin ma taki kształt? Benis, xddddd. Uwaga. Część druga. Gambia. Okej. Okay. What the fuck? Tego kształtu jeszcze nie widziałem. Bardzo dużo w Afryce jest prostych linii. Prawie jak w Ameryce. Kto wyznacza tę granicę? Zależy, którego kraju. Mogą być to Brytole, Hiszpanie, lub Holendrzy, lub Francuzi. Patrzcie na to. What the fuck? Co my tu mamy? Jakąś mackę. Z oczami. To jest taki dziwny mimi. kiedyś to narysowałem. Może zróbmy, że to nie jest mimik, tylko że coś wychodzi z puszki. O, ale nie taka puszka, taka konserwa. Taka puszka. Paprykarz szczeciński, bo nawet w Szczecinie nie jest robiony. No, paprykarz szczeciński jest robiony pod Gdańskiem. A mąka poznańska, ja nie wiem, może ktoś poznał ją, dlatego jest poznańska. Jakiś glut tutaj ścieka, tutaj też. To według mnie jest paprykarz szczeciński, a paprykarzem była gambia. Eliminujemy Gambię. Komory! Ta nazwa jest trochę podejrzana, bym powiedział. Widzicie tu coś? Ja tylko widzę stopę. I tu jest kolejna stopa. I To jest taka włochata. O! A to na końcu to jest stopa, która uderzyła się w stołu. Nogi od stołu. Lecimy dalej. To były komory. No, jakiś porządny kraj RPA. A nie jakieś komory. Mówicie czaszka Bobra. No teraz wygląda jak czaszka jakaś. Tutaj noc. Zrobimy kolejną czaszkę. Minus posiadania wąsów. Że wszystko zostaje po zjedzeniu. Plus posiadania wąsów. Możesz przypominać sobie obiad 4 godziny po nim. Łuk brwiowy zrobimy. Tu. To idzie tu. To wtedy mamy szczękę. I ta szczęka idzie tu. 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 No okej, okay, dobra. Będę bazować to na ludzkiej anatomii, mniej więcej. Z tego co wymacałem sobie mordę. Mamy tak. W tym miejscu się napina. I puszcza. Się napina. Czyli wtedy to się w zależności co chcemy zrobić, to albo się to rozluźnia. Tak, tu idzie wzdłuż. Albo? Idzie do góry, żeby podnieść te zęby i szczękę wyżej. Proszę bardzo, pomimo że rozumiem, jak szczęka działa, to nie rozumiem, jak szczękę rysować. Ktoś chciał bobra, to robimy, że, że są bobrze zęby. I bobry chyba mają takie dużo głów takich ostrych, ścierają to. Tu, tu nie jestem pewien, nie jestem pewien, tak więc proszę mnie ani nie cytować, ani nic. Mają jak konie zęby, płaskie takie. Co jest dietą bobrów? Wiosną i latem bobry żywią się prawie wyłącznie roślinnością zielną. Natomiast jesienią i zimą w diecie przeważa kora, miazga. Czyli te zęby to chyba musiałyby być takie które muszą rozwalić twardy materiał. Że ścierają sobie zębami tą korę, a później to... O. O. Uciskają. Bobry mają dwa przednie trzonowce, pomarańczowe, ponieważ w ich zębach znajdą się mineralne żelazo, powodujące ich twardość. Nice. Czegoś ja się dowiedziałem dzisiaj. To jest RPA. I kręcimy. Sudan południowy. Pascal, czego się dziś dowiedziałeś w szkole? Bobry jedzą drewno. Że bobry nie jedzą drewno, pobry jedzą korę. I że ich zęby mają w sobie żelazo, dlatego są rude. Czy rudzi ludzie mają więcej żelaza we włosach? Kangur to pchła. To pchła. Znaczy, wiem jak pchła wygląda, ale pchła wygląda z bliska. Mają takie duże jakieś oko, takie wystające, dziwne, cusie. I ona ma takie coś, o, jakoś. Ta noga idzie tak. What the fuck! To jest najbliżej do pchły, jak mogę zrobić. Niech ktoś szybko wygoogluje, jak wysoko skacze pchła. 20, 20 cm wysokości, 1 metra, naj, najdłuższe. Jest topy, żeby być pedantycznym. Eliminate. <młysy> Wybrzeże Kości Słoniowej. Ok. Jamołszysz to sukro. Man i bułakę, który jest zbyt blisko do czego innego. Nie googlujcie. Zahipnotyzuję was. Subujcie mój kanał. 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 O, patrzcie, tu będzie taki... będzie ślimok. One mają tu... Kały... Mają tu jakieś takie paczały. Robimy podłoże. Co chciał błyszczeć? No wiem który ten brat tego Deroka. Ten co śpiał, cóż wiem, coś miał, cóż więcej zrobić mam drobnostka. I tyle co pamiętam z tego filmu. Co mam powiedzieć prócz drobnostka? Coś jeszcze było dobrego w tym filmie? A to, że tym krabem był maleńczuk. No tak, no tak. Czy coś ktoś pamięta z tego filmu jeszcze? Z Moany? Bo ja jedyne co kojarzę to jest nie. Bo to nowoczesne filmy Disneya. Tam nie ma co pamiętać. Pamiętasz, co jest Encanto poza Bruno? I nie oglądałem Encanto. Ja nie wiem, co to jest. Nie! Tu są liście i tego. I tego. U! Co żebym zrobił? pach pach ciach. To było Wybrzeże Kości Słoniowej. I lecimy do przodu w Zimbabwe. Nie patrz na miasto po i nie patrz, bo jest sus. Sorry, Kapitana Bomby też nie oglądałem. A nie wiem, o czym ty do mnie gadasz. Jak to nie oglądałeś Kapitana Bomby? Mam lepsze rzeczy do robienia niż oglądanie Kapitana Bomby. Proste. Na przykład granie w TFT? Czy jod skoza Tak, tylko że najpierw chcę się łapą zająć. Tutaj taki mięsień trochę mu wyrobimy jeszcze. Tu jest zrobiony... Jak, jakie ty oczyska miałeś Giodudzie? Ściekła gała. Mamy Gio Duda, który tak trzyma łapę. Czekaj. Dobra, kciuk jest po złej stronie, nieważne. Idziemy dalej. Tamta to była Zambia. Zambię eliminujemy. Benin. Co się w Beninie tam był mur, mur beniński. Serio, Benin ma taki kształt. Benis. <gry> Pamiętasz czasy, kiedy ludzie śmiali się z, z niedźwiedzia, który był pedofilem i cały czas pokazywali jak biegł z jakimiś małymi dziećmi? To nie były dobre czasy. Oj nie, to nie były dobre czasy. Świeca. I wtedy możemy zrobić, że ten wosk ciekło. Tego wosku na dół. Tak koboldy w Wowie. Co miały świeczunie na głowie. Moja świeczunia. Benin. <laughs> Benin. Tu. Afrika, Afrika. I... Wup. Kręcimy. Zimbabwe. Let's go. Zimbabwe. Ja. Tej kaczki muszą mieszkać. Ale strzelam, że nie czyta się tego jak Kwe, kwe, tak? teraz robi tylko pewnie ich to kwe, kwe. Czy coś takiego kwe, kwe, Był taki gościu na YouTubie, który, który fajnie pokazuje wymowę afrykańską. Let me tell you, when you want to make a K sound, you go kwe. ja tak Ło. Zrób to jeszcze raz. I on I tak, Że zamiast powiedzieć imię Katarina, to mówisz Katarina. Tak Ło. Aż mózg wybucha. jakby miał być Pascal, to było. Ask al. Nie, Pa-sk-al. O, coś takiego. A pół. Ale kulto cool to brzmi. Mamy oczy, mamy nos, bo widzę, że ta broda leci tu. Oczy idioty, a brodę mędrca. Nie wiem, nic więcej w tym chyba nie widzę. Możemy mu czapkę dać z daszkiem. To było Zimbabwe. Bu, 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 bu. Gana, Gana, out. Gana, Dorana. Gana, hej, Gana, hej. To wygląda jakby miał taką wielką szczenię, tak. Dorysujemy mu mnóstwo porów. Por favor. Rób mu od kraba na słupkach. Dobra. Zostają, zostają. Mi się za bardzo podobają. Są tak brzydkie, że aż mi się podobają. Lecimy dalej. To była Gana. <mulety> Patrz, zatrzymam. O! Oh, Sudan! <laughs> Ale trafiłem, w to fuck. To jest żubr. Ewidentny żubr. Ma jedną potężną i drugą potężną girę. Uber żubr. Szykuje się do jakiegoś skoku, ataku, czy, które ewidentnie są wkurzone. A jak oczy są wkurzone, to wiecie, że żubr się nie, nie cacka wtedy. Żubrem był Sudan. Algieria. Kiedyś myślałem, że Algieria jest w Europie. Dawno, dawno temu, jak byłem mały i głupi. Później dano mi Atlas i już wiedziałem, że nie jest w Europie. A kaptur no, sobie, Czekajcie, Czekajcie, ja muszę na siebie spojrzeć. Jeśli si bym tak siedział. O, i tak. O, no i patrzcie. Pięknie jak kaptur wygląda. Ale tu nic nie widać. Tu, tu, tu nic nie widać. I ma wielkiego garba. Teraz jak działa wygląda. Chodziły... Altini. Algierię usuwamy. To jest słatini. Tu. To jest nosek. I on jest trochę smutny. Patrzcie, jaka piękna szczena. Tak. Potter. Mr. Potter. Potter. Otar. Potter. 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 Oła. Aż mi boli. Minus 10 punktów dla Gryffindoru. To by było na tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to zostawcie lajka, like suba, komentarz. Ja jestem Pascal, a to był zaszczyt. Do widzenia.